Hunter Extreme kontra BKS Fachowcy. Trzecioligowy debiut Spadkowicza z Ligi Drugiej nie wypadł okazale, ale nie wypadł też źle. Niestety porażce nie udało się zapobiec, choć była ku temu sposobność w postaci rzutu karnego. Niestety, pierwszy mecz, pierwsze koty za płoty. Jesteśmy, że tak powiem, w fazie rozegrania, także zobaczymy, co będzie następnym razem. Myślę, że będzie lepiej. Przeciwnik był dość mocny, okazał się lepszy w tym meczu. Mam nadzieję, że następne mecze będą na naszą korzyść rozstrzygnięte. I to pewnie dwa razy w tygodniu, bo późno zaczęliście. Taki był zamiar. Lepiej nam idzie. Stwierdziliśmy, jak gramy częściej niż jeden raz w tygodniu. Jesteśmy w takim ciągu, który pozwala nam tak naprawdę skoncentrować się na tej grze. Obie ekipy mierzą w awans, jednak zdecydowanie bliżej do wymarzonego celu mają Fachowcy, którzy po trzech zwycięstwach spoglądają na rywali ze szczytu tabeli. Do tej pory, tak jak już powiedziałem, to jest nasze trzecie spotkanie. Każde na razie, na chwilę obecną, udawało nam się wygrywać. Co prawda to była różnica tylko jednej bramki, ale najważniejsze są trzy punkty. Dlatego na chwilę obecną wydaje mi się, że awansowaliśmy na pozycję lidera. Mam nadzieję, że do końca rozgrywek uda nam się tą zwycięską passę. I też chciałbym pogratulować tutaj przeciwnikom. To też jest Spadkowicz z drugiej ligi. Wcześniej mieliśmy okazję też grać przeciwko, grałem wtedy w Energetyce Północ. Też udało się wygrać, tylko że stosunkiem 4-5, także zawsze udało się. Dokładnie, jest walka z przeciwnikiem, dlatego chciałbym jeszcze raz pogratulować, bo fajny mecz był. Powiedz, BKS Fachowcy. Tak. Kto to wymyślił i dlaczego? Powiem tak, no... Jesteśmy fachowcami z krwi i kości. Jest to grupka samych znajomych. Jesteśmy około 5 lat, zawsze regularnie ze sobą gramy. Aczkolwiek to było tylko takie amatorskie granie. Znaczy to też jest amatorskie, aczkolwiek wtedy tylko same weekendy. Stwierdziliśmy, że fajnie by zrobić taką fajną paczkę, żeby zawsze spotkać się po meczu, też pogadać. Też mamy nasze wierne kibicki, nasze dziewczyny, które też chciałbym podziękować, nas wspierają. Dlatego tak fajna taka inicjatywa wyszła i zaczynam od trzeciej ligi. Ja będę ciągnął temat. Dlaczego? W jakiej dziedzinie Fachowcy, tak? Fachowcy, nie wiem, ogólnie tak się przyjęło, lubimy tak do siebie mówić w towarzystwie i tak to wygląda. Nie ma jakiejś większej genezy co do tego. Tak jak już powiedziałem, no chciałbym pozdrowić naszych kibiców, którzy zawsze tak około liczby, około 10 osób zawsze przychodzą na mecz. Dzięki wam, mamy serce do walki. Mamie, dziękujemy. I to wszystko. I tyle.